Jak inwestować w najbliższych? Co ma wspólnego wychowanie dziecka, rozwój pracowników, czy ładniej powiedziawszy podopiecznych, nielinearność i inwestowanie? Przyjrzyjmy się temu tematowi. Zacznę od zdania, które nie jest moim zdaniem. Ja go zasłyszałem. Takie słowo zasłyszałem jeszcze istnieje w mojej głowie. Nie przygotowuj drogi dla dziecka, ale przygotowuj dziecko do drogi. Jeżeli się chwileczkę zastanowisz nad tym zdaniem, to bardzo szybko poczujesz, jakie jest ono mądre. Inaczej, nie przygotowuj drogi dla statku. Nie wybieraj tej najlepszej i nie zakładaj z góry, że ona taka będzie, ale przygotowuj statek i załogę tego statku do jakichkolwiek warunków, które mogą nastąpić. Wtedy twoje bezpieczeństwo wzrasta. Jeżeli przygotowujesz firmę do tego, aby była stabilna, aby się rozwijała i chcesz osiągnąć pewien poziom bezpieczeństwa, nie staraj się ustawiać tylko i wyłącznie w taki sposób, aby iść ścieżką, która jest najlepsza. Oczywiście to wciąż jest bardzo pozytywny sposób, ale szczególnie w środowisku chaosu, ogromnych zmian, staraj się przygotowywać swoją firmę, swoją załogę, swoich podopiecznych do tego, że bez względu na to, jakie będą warunki, będą sobie w nich albo z tymi warunkami dawać radę. I kiedy przyjrzymy się tym zdaniom, no każdy z nas powie, no to jest swego rodzaju truizm, ale czy my tak faktycznie myślimy? Popatrzmy się teraz na taką sytuację. Mama kąpie małego dzidziusia, który ma 3-4 miesiące i uważa, żeby temu dzidziusiowi woda nie nalała się na oczy, nie zalała oczu. Oczywiście temu maluszkowi to kompletnie nie przeszkadza, no ale mama myśli swoimi kategoriami i chroni dziecko przed wodą, żeby przypadkowo gdzieś tam nie przymknęła oczków sobie ta dziecina, aby ją to nie zaskoczyło, tak żeby miała idealne warunki pod klosz. No i później dziecko ma 2-3 latka i boi się wejść do wody, no bo jeżeli wchodzi do wody i się zanurzy, no to wtedy woda zalewa oczy, a dziecko tego nie jest przyzwyczajone. A przecież mały dzidziuś, jemu to kompletnie nie przeszkadza. Dzidziusia małego, jak się wrzuci do wody i wyciągnie się po 3-4 sekundach, on, ten maluch będzie się uśmiechał. A w związku z tym zaczynam myśleć kategorią następującą. Jeżeli ja będę egoistą i będę chronił dziecko przed tą wodą, chociaż to jest dla niego jakiś tam delikatny stres, przecież nie będę lał bezpośrednio z prysznica w oczy dziecku, tylko po głowie się ona będzie lała i dziecko będę przyzwyczajała do tego, wtedy jest to rodzaj inwestycji. W co? W przyszłość. Myślę kategorią taką, jeżeli dziecko nie będzie bało się wody, nie będzie miało problemu z nauczeniem się pływania. I teraz popatrzmy się, jakie to jest myślenie? Jeżeli porywa nas prąd przy brzegu, tak? I załóżmy na Bałtyku jest taki moment, w którym woda, która napływa, w pewnym momencie gdzieś się zbiera i przebija się górą, bo Bałtyk jest płytki, więc dołem nie może odpłynąć. Jeżeli jest przypływ, ona musi którędy wrócić. Nazywa się to prąd strugowy. I teraz, jeżeli kogoś porywa ten prąd, a ktoś nie jest przyzwyczajony, będzie mieć tendencję no jak najszybciej udać się do brzegu. Czyli jest to tak zwane myślenie linearne, liniowe. Najkrótsza droga to jest z tego miejsca, gdzie jestem, do brzegu. A przecież, jeżeli ten prąd mnie porywa, on wiadomo, że jest silniejszy ode mnie. Ja nie dopłynę pod prąd do brzegu. Więc co trzeba zrobić? Trzeba zacząć myśleć nieliniowo, nielinearnie, czyli dać się ponieść temu prądowi, ułożyć ciało w odpowiednim odpowiednio, aby można było się w pewnym momencie rozpędzić, popłynąć z prądem jeszcze szybciej, wykorzystać siłę tego prądu, oswoić ten prąd, zaakceptować, że on jest, a następnie wybić się czy w prawo, czy w lewo, wkładając to jak najwięcej siły. I teraz proszę zwrócić uwagę, ta droga jest dłuższa, ponieważ odpływam od brzegu, ale tak naprawdę to jest najkrótsza droga, dzięki której wrócę do punktu, w którym chcę być. Jest to rodzaj inwestycji. Tak samo matka może inwestować w dziecko. Jest to troszkę inny rodzaj inwestycji, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inwestycja to jest finansowa i tak dalej. I teraz, jeżeli ja potrafię
mieć świadomość, jak buduje się proces rozwijania dziecka i przystosowywania do tego, co się dzieje dookoła, wtedy dzieje się ten proces najlepszy, jaki tylko może być. Ponieważ jeżeli dziecko kiedyś wpadnie do wody, nawet jeżeli nie umie pływać i wychyli się, no to w pewnym momencie jest szansa na to, że lepiej opanuje tę sytuację, niż kiedy wpadnie w panikę. A jeżeli umie pływać, pod warunkiem, że będzie umieć, jeżeli go tego nauczymy, ale jak się boi wody i tak dalej, i tak dalej. I teraz proszę popatrzeć. Na wstępie powiedziałem, że mówimy o przygotowaniu dziecka do drogi, a nie przygotowywania drogi dla dziecka. Dlatego, że wtedy niejako wychowujemy swego rodzaju potencjalnego nieudacznika, kalekę życiowego, który musi mieć idealne warunki, żeby móc żyć normalnie. I teraz, bardzo często się dzieje, że rodzic jeszcze, przygotowując dziecko do życia poprzez to, że buduje mu drogę, ścieżkę, jeszcze mu obiecuje, na pewno będziesz miał dobrze, bo mamusia, tatuś to zabezpieczy. No i co się później okazuje? Przychodzi później frustracja, bo ta obietnica bardzo często nie jest spełniona. Przez taką frustrację przechodzi wiele osób, które chodziło do świetnych szkół, a system edukacyjny niestety bardzo często nie przygotowuje do drogi, tylko uczy pewnych rzeczy, które są wyimaginowanym światem, pewnym wyobrażeniem tego, co będzie. No i teraz przyjrzyjmy się firmie. Przygotowywać firmę w jaki sposób? W taki sposób, żeby tak ją ustawiać, żeby ta droga przed nią była odpowiednia? A jeżeli ta droga nie jest do przewidzenia, jaka będzie? A jeżeli zmienność jest tak ogromna? A jest, bo żyjemy w ekonomii chaosu. W związku z tym ważniejsze jest, aby zainwestować w rozwój ludzi, ale zaczynając od informacji. Jeżeli ty będziesz zakładać status quo, że warunki będą cały czas takie same i będziesz roszczeniowy podopiecznym, to komunikujemy, wtedy nadziejesz się na stres polegający na tym, ups, coś się zmienia. Ten stres ci jest niepotrzebny, ale jeżeli ty zaakceptujesz to, że pływasz w sztormie, że raz pada deszcz, raz pada śnieg, a raz jest bardzo gorąco, a raz jest normalnie. I wtedy ta akceptacja doprowadzi cię do jednego prostego pytania. Jak mam się zachować w różnych warunkach? I zaczynasz się rozwijać, zaczynasz się uczyć. Zaczyna to indukować u ciebie rozwój. Ale teraz, jeżeli ty jesteś rodzicem w przypadku dziecka albo szefem firmy lub menedżerem w przypadku zespołu, to ty powinieneś tak prowadzić swój zespół, żeby ten zespół uczył się poprzez porażki, poprzez trudne wydarzenia, poprzez wyzwania. I to jest sposób inwestowania w co? W przyszłość dziecka organizacji. Nie przygotowuj drogi dla dziecka, przygotowuj dziecko do drogi. Ten proces nazywa się procesem nieliniowym, nielinearnym, bo ja nie idę po linii najmniejszego oporu. Ja nie idę na skróty w rozumieniu najkrótszym geograficznym odcinkiem. Ja daję czas pewnemu procesowi. I w związku z tym, co to jest inwestowanie? No, przyjrzyjmy się, jaka jest różnica między myśliwym a farmerem, a rolnikiem. Myśliwy idzie upolować, chce jeść, idzie poluje. Farmer mówi, mnie zabierze to więcej czasu, ale będę bardziej stabilny, mogę więcej zasiać. Nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od moich umiejętności. I jeżeli ja mam w miarę stabilne warunki, a jestem w stanie także dostosować rośliny dzięki jakimś tam sposobom, nawozom i tak dalej, do tego, że będą te rośliny reagowały na pogodę nie w taki sposób, że po prostu nie wyrosną, bo ja będę to zabezpieczał, wtedy urośnie mi prawdopodobieństwo, idzie w górę, że będę mieć coś jeść. A więc pamiętajmy o tym, że przygotowanie drogi dla dziecka to nie jest najlepsze wyjście, ale przygotowanie dziecka do drogi, podopiecznych do drogi, to jest inwestowanie w sposób nieliniowy, nielinearny. Obieram dłuższą drogę po to, żeby jak najszybciej dotrzeć do celu, a celem jest stabilność zespołu, jednostki, dziecka itd. Dlatego na zakończenie powiem taką rzecz. W Stanach Zjednoczonych nie ma takiej możliwości, żeby rodzic, który jest właścicielem średniej, dużej firmy, zatrudnił na początku, oczywiście tam jak ma 14, 15, 18 lat, żeby ścinać trawę, to jest okej, ale nie zatrudni studenta u siebie, swojego dziecka, przez pierwsze 2 lata, tylko pośle w świat. Dopiero po 2 latach to dziecko ma możliwość powrotu do biznesu rodzica,
i tam rozwijania się, no, w pewnych warunkach, które rodzic stwarza dla niego. Po co? Po to, żeby to dziecko doświadczyło inności, doświadczyło świata. Aby się przewróciło na tym rowerku i umiało się samemu podnieść. Dlatego pamiętaj, że inwestowanie to cierpliwość, to procesowość, to myślenie procesowe, a więc myślenie kategorią prawdopodobieństwa. Kiedy to prawdopodobieństwo będzie najwyższe? I pamiętaj, dziel się tą wiedzą z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci, więc zrób to dla innych. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj mi lajka, prześlij go komuś innemu. Jeżeli chcesz skorzystać z materiałów dodatkowych, bezpłatnych, na ekranie widzisz link albo w opisie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji po Twojej lewej stronie, a po prawej są kolejne filmy, które być może rozwiną ten temat. A póki co, życzę Wam wszystkiego najlepszego, życzę Wam dobrego, mądrego inwestowania. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.